Z kim przybyłaś w to miejsce? Tak, przyleciała ze mną oficjalnie, jakby po raz pierwszy, Karolina, moja ukochana, moja dziewczyna. No i spędzamy tutaj ten urlop razem. Cieszymy się z tego słońca, cieszymy się z klimatu, no i jest sympatycznie. Czy twoim zdaniem to jest wspaniała sceneria dla ewentualnych zaręczyn? Tak, tak. Kilka osób nawet mi o tym mówiło tutaj, że to jest idealny moment na zaręczyny. Chodzi mi gdzieś to po głowie, myślę, że no, nie ma lepszej scenerii, nie ma lepszego klimatu, ale jeszcze nie teraz, jeszcze chwilę poczekajmy. Tą chwilę, czyli na co czekasz? Na odpowiedni moment, ale muszę się do niego przygotować, tak? Muszę być pewien tego, tak, więc no czekam na to, żeby być faktycznie gotowym w 100% i żeby też zaskoczyć Karolinę, bo ja lubię robić jej niespodzianki, więc chcę, żeby to było takie naprawdę z zaskoczenia i żeby powiedziała, że się tego nie domyślała ani nie spodziewała. A więc takie wymarzone miejsce na zaręczyny twoje, to jakie? No byłem w kilku miastach w Europie romantycznych, Madryt, Barcelona, Rzym, więc myślę, że to celowałbym gdzieś w jedno z tych miast na pewno.